Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znowu opera. Akurat wróciłem do tego miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy swoje przygody. Niewiele zastanawiając się, niewiele myśląc. Ojejku, ojejku. Trochę zmienił się mój arsenał, ale to tylko dlatego, że... musiałem tutaj dojść kawałeczek. Ojejku, co tu się dzieje w ogóle? I po drodze napotkałem kilku przeciwników, którzy mi ten arsenał no, troszkę mocno zmienili. God damn it. Teraz przeładowanie. Come on. Już pokończyło się. Te spice. To mogło być ciekawe. Kiedyś. Clawbringer, Graveborn Power. Enchanted. Reaction skill is active, increase fire damage. And jest po prostu coś więcej warte. Mam te rudę. No, tutaj. Just ain't the same as breaking a ring off a real hand. Ha ha! Well done! Now grab that magic bling! Not like he needs it anymore. Great! Now for the next item, I want to get something cool. Literally! Somewhere in the Frosty Hollow, there's the Cloak of Dunald. Hurry, apprentice! Your master commands you! To będzie jakaś niesamowicie długa przygoda. Thinking his cloak of cold resistance would protect him. Well, Runald was frozen solid, but the enchantment kept his cloak in perfect condition. We could just use the crafting rules to make our own here. Girl, that sounds boring as hell! You don't have time for all that crap? Yeah. Fighting people and taking their stuff is way faster and more exciting. But it's a crafting. Reaction skill is active, increase fire damage. Baby friends. I pinky promised that next session we can narrate all the boring stuff you love and roll dice all you want, but for now, we're doing things my way with guns and loot and adventure and actually interesting stuff. Fine. Okay. Nawet im się wydaje nudne takie bieganie bez sensu po questach. Znaczy, nie bez sensu po questach, tylko po questach, które są bez sensu. O, może bardziej w tym kierunku. No dobra, przynajmniej teraz wiem, że mi amunicji nie zbraknie, więc... jakieś zmutowane coś. No, 16. Kompletnie nic. Znaczy ja idę w jakimś konkretnym kierunku, zamiarze, czy to tak? Zobaczyłem znaczek i tam idę. No, chyba tylko tak zobaczyłem znaczek i tam idę. To są jakieś... lodowe rekiny. Hammerhead. Hammerhead jest, widzę, innym rodzajem przeciwnika. Damn. No stanowczo innym rodzajem przeciwnika.
Energy's empty! Damn! Jak zaraz nie będę mógł właśnie rzucić zaklęcia, to jestem w tyłku. Wypalajmy ich. Nice. Shit. Szkoda, że to ma taki mały magazynek, więc trzeba będzie to kiedyś zmienić perkami. Ała. Dobra, do tych latających będzie wita raczej, no chociaż może. Teraz jak mam amunicję, to sobie mogę strzelać nawet i do nich. No i dobra. To chyba załatwia całą sprawę. Kurczę, to też jest duży obszar. Będzie co zwiedzać. Ups. Oczywiście, no tak, wybrałem się przecież po kolejne kamienie. Mógłby być deko głośniejsze. Nufin. Na 30. No to zbani. Dobra, jak mam farta, to dwóch przeciwników mogę na tym zabić. Magic items for ourselves? That doesn't sound very heroic. Mapa? Przejdę chyba jeszcze tu kawałek. W zasadzie to w ogóle mogę pójść prawą stroną, przy okazji pozwiedzać to, co jest tutaj. Yeah, an ancient obelisk enemy. A quest built on a foundation of lies? If you don't finish the quest, you don't get XP. Oh, but I'm so close to my super cool class teacher. No to nie trafiłem tą błyskawicą. Damn.
To też nie. Damn, no to tego to się spodziewałem. Ja pierdziele, co tu się dzieje? Wow, jeszcze na plecach. What the hell? Tak. To nie jest gra dla pojedynczego gracza, ewidentnie. Chyba mam trochę za mało, jakby to nazwać, obrażeń. A propos. Change again, brief delay. Albo stakowanie maksymalnego health'a i spell damage. 30 sekund, maksymalnie 10 staków. Wchodzę w to. No to już mogłoby mi pomóc, nie? A szczególnie, że mogę to dalej bić, to nie muszę tego odświeżać efektu od nowa tłuc. Nie, no to spokojnie. Albo i muszę? Got no juice. Ready to bring the arcane pain. Co to kurde było? A już wiem, dobra. Goddammit. Im mniej badassów, tym lepiej na razie. I im mniej w ogóle goblinów, tym lepiej. Come on. The goblin falls. His piggy little butt shall terrorize the country. No dobra, ale tego pikaksa mi nie dropnął. Ten przeciwnik ma szansę na dropnięcie takiego legendara, który jest bronią do walki wręcz. Jak uderzy się nią przeciwnika, dostaje się golda. Także taki całkiem spoko item. On spellcast increased fire damage. Na razie to mi wszystko jedno. Capacity, maximum health. Okej. Reload speed. Chance to reflex bullets. W zasadzie może być. Chociaż 360. Dodatkowy hubs. Absorpcja. Regeneracja. No nie, ja mam lepsze akurat pod względem zdolności. Dobra, oznaczmy na razie te, których możemy się pozbyć. Tylko nie rarity, tylko nie type, manufacturer, score. Where will fate lead me next? No dobra, czyli to bez znaczenia.
jest tarcza, której nie potrzebuję. Dobra, tych przedmiotów, nawet i legendarnych, to też nie potrzebuję. Są trochę stratą czasu i miejsca na trzymanie. Dobra. A co my tu jeszcze mamy? Cloudbringer. Się sprzeda. Dobra, czegoś nie zna... Zastanawiam się, czy tu dochodzi w ogóle... Shrines? Campaign challenges... Aha, shrine buffs... Challenge buffs, loot luck. No tak, ale to te challenge to są jeszcze. No, zastanawiam się, czy te questy, które gdzieś tam się wypełniają, podejrzewam, że one dają tylko tego, tylko expa, nic więcej. Worth a shot. Dobra, na razie to wszystko. No dobra, to może idźmy tą prawą stroną. Chociaż tam chyba wejście jest w ogóle skądinąd indziej. No ale to. Pójdziemy prawą stroną i zobaczymy, co można jeszcze odkryć z tej strony. No, tych goblinów, jak się trochę pojawi, jest to trochę bolesne. Nie ma co ukrywać. No, tu jest cała mapa w tę stronę. Więc tu poczekam, aż mnie gdzieś tam quest wyśle. Jak mnie nie wyśle, to sam się przejdę. No właśnie, więc na początku gry warto jest to nawet robić, bo przeciwnika i tak atakujemy wręcz często, a możemy sobie nabić całkiem sporo golda. Where are the orcs? The dwarves disappeared and the golems are gone. Did you like that? Spongebob is fully automatic. Increase lightning damage. To mogłoby mi się przydać. Weź. Electrocute. No i poszło. Dobra, beznadziejnie jest z tego strzelać, jakby nie patrzeć. Więc to nie, ale może... No właśnie, no to widzicie? To jest jakiś tam quest completed, co chwilę się pokazuje, że tam zabij tyle... Zgładź tyle. Ja nic nie dostaję w zamian chyba. No nie wiem, może dostaję jakiegoś questa, ale ja przynajmniej tego nie zauważam. You've been subcontracting your apprenticeship behind my back, have you? The Smithing Guild will have my head. Or one of our heads anyway. I'm
Masterton hammer! It's not what it looks like! They were just helping me with little things! You know, I can't reach the tools on the top shelf! I did all the hard work! Right! Then let's see your hard work, shall we? With pleasure! You there! Place my works on yon mannequin so Master Tunhammer can marvel at my craft! You see, Master, I told you I could handle it. Take a look at these beauties. Oh, fine work, apprentice. This is the work of a master. This master! In fact, I made these pieces myself! I'm gonna hammer you and your thieving friend into bloody bedpans! Ah, apprentice! Protect your master! Now is the party! Fear the storm! A little for me, a lot for you! Ah, that's a good start! Should have crafted himself some better armor. Apprentice! What have you done? Pozbyłem się go, to się pozbyłem. I'm in charge now. I knew that promotion was headed my way. You can keep that jerk's pick, by the way. It's not like I'll be using it. Mining's for chumps. Now, take your payment and get thee gone. You kinda have a history of killing Master Smiths, which disqualifies you from my apprenticeship program. Some other desperate adventurer will be by to replace you soon enough, I'm sure. Jakaby to część nie była, Claptrap się nie bardzo zmienia. Dobra, coś mi dał. So called it burns. On spellcast increased frost damage. Damage reduction, melee damage i w ogóle warrior. Ok, frostbite. Fire status effect. Slows enemies. W zasadzie, czy ma to znaczenie? Niech będzie. Dobra, to zrobiliśmy. Ale są kolejne zadania, którymi się można zająć. Właśnie chociażby to. Ciekawa rzecz, szczerze przyznam. Fajny pistolecik. Umówmy się, w takich grach liczą się tylko te legendarne, więc nie jaram się, że specjalnie długo będę go miał. Ale zasada działania, strzelanie, pasuje mi wszystko. Here in the village have been having a spot of trouble with our local evil wizard, Baldar the Ghastly. I know you can help. Give me 10. I'll put a hole in his skull. He won't bother you anymore. No! This village has seen enough violence for one lifetime. We want this solved peacefully. Just get him to leave us alone. No killing. Sure. No problem. No problem, teraz to się tak mówi. A później tak... Unlimited magazine size hits up. Okej. Array arrayed, yes, crossbows in damage for each crossbow stack. Szczelba. Katana. Szajsy. Ciuchy. Więcej punktów życia. Area damage, companion critical chance, melee damage. Powiedzmy.
Dobra. No właśnie, bo zaraz się pogubię. I mam pójść do... No okej, okay, czyli teraz pójdziemy właśnie tam, gdzie chciałem iść. W dobrym kierunku mnie wysłał. Trzeba przyznać, ładnie to wygląda. No Borderlands zawsze był taki charakterystyczny, ale o ile pierwsza część była bardzo artystyczna, wyglądała świetnie, o tyle... Oh, we can finesse. We're finesse capable. Aw, oh, do you think that? And I want you to know, from me to you. Jedynka miała po prostu charakterystyczny wygląd, już dwójka tego nie podtrzymała. Zostali przy podkreśleniu pewnych elementów tą charakterystyczną kreską. Natomiast nie wyglądało to tak jak w Trójce czy w Wonderlands. To nie pod względem tego, że grafika była zła, tylko pod względem tego, że jakby ujęto tych elementów kreskówkowych, tych rysowanych elementów, albo, ja wiem, nie zakreślono ich tak dużo. Nie była tak rysowana jak te części. What shall I meet Death Harbor next? Golden, baby! Co my tu mamy? Przydałby mi się właśnie jakiś Uzi albo cokolwiek w tym stylu. 600 przynajmniej jest coś warte. I w zasadzie na tym... 600, dobra. No bo tam chyba jakość lutu była w tym amulecie. Oh, they're still after me. I don't know if I lost them, but I can't run anymore. I just need a second to catch my breath. If anybody finds this, these might be the last words of Jar. I heard murmurs of revolution around the soup cauldron and heard a name. GTFO. Goblins tired of false depression. I've risked my life to join them. But that life wasn't worth living anyway. But now I finally have something to fight for. If I survive the night, that is. Baldur's Lair. Prawie jak Baldur's Lair. Oczywiście, że tak. Jak się zastanawiam, co to za rura? Już. To make some coin, Eldon started a wart-shrinking side hustle. Long story short, he grew one into a third head instead. Luckily, the chatty thing responded well to an old-fashioned demon punch to the face and topical ointment. Extraordinary teamwork, I say. Aby stąd nie spać, bo to się źle skończy. Chyba ani razu mi nie wypadła 20. Mam takie wrażenie, że nie wypadnie. Niby mam tam ze 400 podejść, tak na dobrą sprawę. Dobra, jak się zastanowisz nad tym, żeby mi powiedzieć, o co ci chodzi. And with this one of a kind scroll, I shall unlock an ancient tomb housing a weapon more horrifying
than you can imagine. Draw, terrible man. I could end him, but I did promise non-violence. I see only one other option. Lucky you. Nope. Seduce or intimidate? Ja go intimidate zaraz. Don't make me use this, because I promised I wouldn't. Just leave the village alone. Przy okazji? Aha, wiedziałem, że mam ten punkt. Tak, im dłużej walczę, tym więcej mocy. Me, will you? You think mere mortal weapons can defeat me? The evil wizard Baldur, scourge of the village? How idiotic! You'll never catch me, fool! Oh, I'll catch you all right. I can do this all day, fool! I can blink a port infinity times. Keep your stinking hands off me, you damn dirty shaping clown. Saved it. Don't make me threaten you again. It will unseal an ancient cave, and within you will find a weapon. A weapon? Feel a great shift in the magical fabric of the universe. You solve our wizard problem? Ah, yes, a violence-free. He gave me a scroll as a sign of good faith. It unseals an ancient cave housing a weapon. Oh, dear. A weapon, you say? Well, you're obviously more than capable of solving our problems without violence. Please get that weapon away from us before any more harm comes to our peaceful village. Jestem za. Man, what were we thinking trying to intimidate an egomaniac like that? I don't know. I panicked. My only other thought was to try and kiss him. That was your only other thought? That kind of thinking is why we're not allowed on Hedon 6 anymore. Mam nadzieję, że to chociaż niedaleko. Wiecie, że kiedyś miałem takie... O, ciebie to w ogóle nie widziałem. Może nie trafiłem, tak? Wow. Wow. Get casting and blasted!
A jednak chyba zostanę przy tej kuszy i walką i walce na odległość nieświeżego oddechu. Jeszcze coś? Ktoś? Nie wiem, słyszałem gadanie jakieś. Och, już czymś szedłem. Coś, dziś miałem jakiś zamysł i zająłem się strzelaniem. No, nieważne. Nie wszedł mi poziom zupełnie przypadkiem, nie? Excuse me. Let's get to that cave. No, and I don't care who sent you. It's too risky. We don't want any more violence. Ooh, hiding something, fascist? Let's see what you got in there. Okay. If I don't shoot this goblin, there may be a couple of other ways forward. Bribe, seduce, distract. Wait, what? I'm free! Death to the fascists! Comrade adventurer, welcome to the resistance! Get back here right now! The Cave of Dave! Nie, no to moi drodzy, w The Cave of Dave to my się widzimy, ale to za chwilkę. I have given you so many opportunities to be thirsty. I'm putting all these cool glasses of water around, and you're ignoring them. Like, no, I'm not dehydrated.